Zadanie drugie. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia logarytm przy podstawie 7 z 98 odjąć logarytm przy podstawie 7 z 2 jest równa liczbie 7, 2, 1 lub liczbie minus 1. No i tutaj w tym wyrażeniu, które mamy w tym miejscu, my musimy zwrócić uwagę na to, że my mamy odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie. To znaczy, że my tutaj możemy zastosować pewien konkretny wzór na logarytmy. Otóż, jeżeli odejmujemy od siebie logarytmy o tej samej podstawie, to znaczy, że my w rezultacie uzyskujemy logarytm także o tej samej podstawie, natomiast liczby logarytmowane musimy przez siebie podzielić, ale musimy podzielić je dokładnie w takiej samej kolejności. Dlatego, że jeżeli byśmy to podzielili w odwrotnej kolejności, ja tutaj to zapiszę w taki sposób, czyli byśmy tutaj uzyskali logarytm, a tutaj właśnie logarytm nie przy podstawie C, tylko przy podstawie A, to samo i tutaj. To znaczy, że w ten sposób, czyli w ten drugi sposób, jak ja tutaj zapisałam, tych liczb logarytmowanych przez siebie podzielić nie możemy. To znaczy, że ten drugi wzór, który tutaj zapisałam, jest wzorem niewłaściwym i musimy wykorzystać tylko i wyłącznie tutaj ten wzór, który zapisałam w pierwszej kolejności. I na jego podstawie tutaj po znaku równości możemy zapisać, że uzyskujemy logarytm przy podstawie 7 z liczby 98 na 2, co oznacza, że w rezultacie uzyskujemy logarytm przy podstawie 7 z liczby 49. I na tym etapie musimy sobie przypomnieć definicję logarytmu. Mamy logarytm przy podstawie a z liczby b i taki logarytm pyta nas się, do jakiej potęgi muszę podnieść podstawę logarytmu, czyli a, czy w naszym przypadku 7, aby uzyskać liczbę logarytmowaną, czyli tutaj liczbę b, a w tym przypadku liczbę 49. Więc tutaj uzyskujemy liczbę c, co również możemy zapisać w następujący sposób, że liczba a do potęgi c będzie równa liczbie b. Zatem to samo pytanie zadajemy tutaj. Do jakiej potęgi muszę podnieść 7, żeby uzyskać liczbę 49? I tym szukanym wykładnikiem jest liczba 2. Dlaczego? Dlatego, że 7 do potęgi drugiej jest równe liczbie 49. To znaczy, że tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B. Tak samo zresztą jak na temat działań na potęgach i pierwiastkach, zwłaszcza na potęgach, co było robione w zadaniu pierwszym. Tak samo i na temat logarytmów mówię na swoim kanale Matematyka Ilona Bednarska, jak również na moim blogu ilonabednarska.pl. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tych materiałów, to koniecznie do nich zajrzyj i pamiętaj o tym, żeby materiałami, które tutaj są na moim i blogu, i kanale YouTube, dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki. Koniecznie zostawiaj komentarze, pytaj, lajkuj i dziel się tymi materiałami. Zajrzyj do opisu tego nagrania. W opisie do tego nagrania znajdziesz odpowiednie linki, które są związane właśnie z działaniami na logarytmach.